Cześć, z tej strony Łukasz Elo. Zagramy w Tomb Raider 2013. Pewien słynny podróżnik powiedział, że niezwykłość tkwi w czynach, nie w osobowości. W końcu wyruszyłam, by zostawić swój ślad, odnaleźć przygodę. Jednak okazało się, że to przygoda znalazła mnie. W najczarniejszych momentach, kiedy życie przemyka nam przed oczami, odkrywamy coś. Coś, co daje nam siłę, by iść dalej. By nie poddawać się. I dostała w łeb. Z jakiego prostego? Muszę się wydostać na dół. Nie mogę tak umrzeć. Będzie bolało. Musiało boleć. Uf.
O Boże. Nie. Nie, nie. Co to za miejsce? Co się z tobą stało? Może być ciszej. Tylko pomóc. Nie. Przypływ. Więcej ognia. Bogu dzięki. Co to za maszyneria? Kolejny kabuł. Muszę się stąd wydostać. No, już prawie. Thank you.
szalupa. Gdzie oni są? Pewnie poszli w głąb lądu. Dobra, dalej lecimy. A może z drugiej wojny światowej. Rzeczy same. Sam! Musieli tędy przechodzić. Sam? Rod? Czy ktoś mnie słyszy? Muszę ich znaleźć. Ja pitole. Nie. Czy ktoś mnie słyszy? Odpowiedzcie, proszę. Thank you.
A oto i mająca wkrótce osiągnąć światową sławę archeolog Lara Croft w swoim środowisku naturalnym. Jest właśnie w trakcie poszukiwań zaginionego królestwa Yamatai, ojczyzny wspaniałej chimiko mitycznej słonecznej królowej, do której potomków rzecz jasna należy. Sam, to poważna sprawa. Przecież wiem, skarbie. Chciałam tylko nieco rozluźnić atmosferę. Wszyscy są tacy spięci. Czym ty się martwisz? Jestem na dobrym tropie. Czuję to. Nie wiem tylko, czy inni mnie posłuchają. I czy w ogóle powinni. Laro, nikt nie zna się na tym lepiej niż ty. Poważnie, nie mówię tak tylko po to, żeby cię pocieszyć. Ufam ci. Roth ci ufa. Poradzisz sobie. A teraz zróbmy sobie przerwę, dobrze? Ja idę się napić. No dobrze, dobrze. I sam. Dzięki. Ona nie zawsze jest taka poważna, wiecie? Jak możesz sugerować, że nie biorę tej wyprawy na poważnie, Laro? Nie tylko rodzina Sam nas finansuje. Ja też włożyłem w to swoje oszczędności. Wszyscy mamy w tym jakiś udział. Ale pieniądze kiedyś się skończą, Whitman. Właśnie dlatego powinniśmy płynąć na wschód, nie na zachód. Nikt nie wierzy, że Yamatai... Nikt nie wierzy, że Yamatai leży tak daleko na wschodzie. Książki nie zgadzają się z tą teorią. Ten, kto je pisał, nigdy nie odnalazł Yamatai. Rozmawiałam już o tym z Rotem. Doktorze Whitman, nie ma sensu powtarzać błędów innych osób. Nie zamierzam kłaść na szali własnej reputacji z powodu twojego przeczucia. To ja tu jestem głównym archeologiem. A kiedy ostatni raz był pan w terenie bez ekipy telewizyjnej? Mam 30 lat doświadczenia i 2 doktoraty. Jeden z historii wschodniej Azji. Niech pan się zajmie swoją łódką, panie Green. Okrętem. To jest okręt, pani Whitman. Nie trzeba doktoratu, żeby to wiedzieć. Słuchajcie, jeżeli popłyniemy na wschód, trafimy prosto do Smoczego Trójkąta. Dokładnie tam, gdzie powinniśmy. Laro, moja ptaszyno. Pójdę za tobą wszędzie, ale to miejsce ma złą energię. Raczej szalone sztormy. Przy nim trójkąt bermudzki wygląda jak Disneyland. Ja w to wchodzę. Z opowieści o królowej Himiko wynika, że potrafiła wywoływać burze. W mitach zazwyczaj tkwi jakieś ziarno prawdy. Co jeśli Yamatai leży właśnie gdzieś w środku tego trójkąta? Spójrzcie, to zdjęcie satelitarne Smoczego Trójkąta. Nie wyglądają zachęcająco. Dopóki jest tam mokro, mogę płynąć. Nie, no nie mówcie, że poważnie... Dosyć! Reyes ma rację. Nie mamy pieniędzy do zmarnowania. Teraz albo nigdy. Lara zaoferowała nowe pomysły i plan. Ja tu jestem kapitanem, więc decyzja należy do mnie. Płyniemy do Smoczego Trójkąta. Po co ja tu jestem? Nie mogę tak tu siedzieć. Muszę znaleźć coś do jedzenia. O Boże. Co tu się dzieje? A, zaraz. Mogę użyć tego łuku. Dam radę. Zobaczmy, czy jeszcze działa. Pamiętaj, czego uczył cię Rod. Nawet najlepsza forma i technika nic ci nie dadzą, jeśli nie zdołasz się skupić. Najważniejsza w obsłudze każdej broni jest koncentracja. Umieram z głodu. Muszę znaleźć coś do jedzenia. Jedno zwierzątko. Wybacz,
Dobra, z powrotem do obozu. Posłuchaj, Laro. Czasem nie będziesz miała pod ręką cudacznych gadżetów, które powiedzą ci, gdzie jesteś. Jeśli jednak nauczysz się czytać z gwiazd i najbliższego otoczenia, zawsze odnajdziesz drogę do domu. Strzały. Mówi Konrad Roth, kapitan okrętu Endural. Rozbiliśmy się na wyspie wewnątrz Smoczego Trójkąta. Roth! Lara! Ty żyjesz! Już dobrze, dobrze. Nic ci nie jest? Co się stało? Pamiętam plażę. Potem straciłam przytomność i obudziłam się w jaskini. Wtedy zobaczyłam jakiegoś szaleńca i czyjeś zwłoki. O Boże. Gdzie teraz jesteś, Laro? Jesteś bezpieczna? To było takie przerażające. I to wszystko moja wina. To wszystko moja wina. Laro, posłuchaj mnie. Wysłałem SOS Endurance, zanim opuściłem pokład. Mam nadzieję, że ktoś odebrał sygnał. Rozmawiałem z innymi. Przegrupowujemy się. Proszę, przyjdź po mnie. Muszę zostać tutaj. Dasz radę, Laro. Pamiętasz, jak wspinaliśmy się na Snowden? Powiedziałaś mi wtedy, że najważniejsze to wiedzieć, że nie wolno zatrzymywać. Musisz się dostać na górę przez ruiny. Pamiętaj, czego cię uczyłem. I nie wyłączaj radia. Okej. Muzyka? Halo? Halo? Jest tam ktoś? Chyba da się tędy przejść. O, cholera. O Boże, przecież to szaleństwo. Ta tradycyjna maska No przedstawia pełną nienawiści kobietę w przebraniu demona. Na wewnętrznej stronie są ślady białej farby. Ktokolwiek używał tej maski, pochodził ze szlachetnego rodu. Muszę czymś to podważyć. Muszę czymś to podważyć. O nie. Oh.
tam było na ten, tak? Jesteśmy na południowym zachodzie. Będą musieli iść ścieżką. Czekaj trochę wspinaczki. Słyszałaś? Słyszałam. Palimy ognisko. Wypatruj dymu. Jesteśmy w drodze. Laro, udało ci się. Sam. Ale... Dzięki Bogu. Niespodzianka. Wszystko gra, to jeden z naszych. Wybacz, jeśli cię przestraszyłem. To miejsce każdego czyni nieco nerwowym. Rozmawialiśmy z twoją załogą. Są już w drodze. Zobacz, opatrzył mi stopę. A tyle mogłem zrobić. Gdzie moje maniery? Przepraszam, nazywam się Matias. Jestem nauczycielem. Obawiam się, że niezbyt mi służy to życie na wyspie. Słonko, wyglądasz na wykończoną. Usiądź sobie. Tak. Sam właśnie opowiadała mi o Słonecznej Królowej. Tak, o Himiko. Opowiesz mi więcej? Zaciekawiło mnie to. Może trudno w to uwierzyć, ale kilka tysięcy lat temu królowa Himiko rządziła niemalże całą Japonią. Uwielbia opowiadać te historie. Himiko była piękna, tajemnicza, ale także bezwzględna i potężna. Legenda głosi, że miała szamańskie moce. I tutaj zwykle tracę zainteresowanie. Cóż, w mitach zawsze tkwi ziarno prawdy. Władała samurajskimi wojownikami, wspaniałą burzową gwardią. Ujeżdżali pod muchy wiatru i obracali w perzynę każdego na swej drodze. Mówi się, że słońce wstawało na skinienie Himiko, a ona władała wszystkim, na co padły jego promienie. Sam? Matias? Sam! Sam! Szlak. Dobrze cię widzieć, ptaszyno. Cieszę się, że was widzę. Sam jest z wami? Była z tobą. Była tutaj z tym człowiekiem, Matiasem, ale zemdlałam. Kiedy się ocknęłam, już jej nie było. I po co się wam było szwędać, co? Musimy ich znaleźć. Zaraz, zaraz, a co z Rotem? No dobra, rozdzielmy się. Jedno z nas pójdzie z Larą na spotkanie z Rotem, reszta się rozproszy i poszuka sam. Ja z nią pójdę. Nie, nie, nie. Lepiej ja. Umiesz się tym posługiwać? Dawno nie strzelałem.
ale pamięć powoli mi wraca. Dostańcie się do Rota. My znajdziemy sami tego Matiasa. Dasz radę? Tak. Muszę tylko chwilę odpocząć. Dzięki. Ty zaczekaj tutaj, a ja sprawdzę drogę. Okej. Jaki odważny. Nie tak źle. Nie mogę uwierzyć, że naprawdę wybraliśmy się na wyprawę, żeby odnaleźć ojczyznę moich przodków. Odkąd kilka lat temu opowiedziałam Larze historię Himiko, ciągle szukała tego miejsca. Ja nigdy zbyt dużo o tym nie myślałam. To znaczy o tym, że ta opowieść mogłaby być prawdziwa. Moja babcia opowiadała mi tę historię tak, jakby to było wspomnienie. Wiele tysięcy lat temu królowa Himiko władała krainą Yamatai. Na jej rozkaz wschodziło słońce, a ona władała wszystkim, na co padły jego promienie, od gór aż po morze i dalej. Pewnego dnia jednak Yamatai po prostu zniknęło bez śladu i popadło w zapomnienie. Już mi się to nie podoba. Lara zaczyna tracić pewność siebie, więc ze względu na nią nie mogę tracić optymizmu. Ale jest w tej ekspedycji coś, co mnie niepokoi. Ściska mnie w żołądku. Im bliżej podpływamy do Smoczego Trójkąta, tym bardziej robi mi się niedobrze. To nie jest miły rodzaj emocji. Cholera, co się ze mną dzieje? Powinnam być podekscytowana. Ta wyprawa będzie wspaniała. Muszę się pozbyć tego uczucia. Może uda mi się przekonać Larę, żeby trochę wyluzowała i przyszła się ze mną napić. Trzeba mi było powiedzieć o wilkach.
są fascynujące. Widziałam już coś takiego. Tak? Mają znaczenie rytualne. Obraz kobiety jest szczególnie ciekawy. Wygląda na wykonany dość niedawno. Pewnie malowidłowy spiarzy. Sądząc po wrakach statków, można przypuszczać, że byli rozbitkami jak my. Niewiarygodne. Tak, mam nadzieję, że my nie zamienimy się w morderców. Zajmij się tą drugą korbą. Nie ma uchwytu. Razem! Szlak. Zaraz się rozsypię. Muszę znaleźć coś wytrzymalszego. Musi być coś, czego moglibyśmy użyć. Niesamowite. Teraz mogę naprawić czekan. Czekan. Słoneczna symbolika. Dobra, to powinno wystarczyć. Od czego zacząć? Okej. Nazywam się Lara Croft i jestem archeologiem z Endurance. Statku, który rozbił się na wyspie w Smoczym Trójkącie na wschód od Japonii. Tylko... To miejsce jest niesamowite. Widziałam wraki, które mogą mieć nawet kilkaset lat. Nie jesteśmy tu pierwsi i wiem, że nie jesteśmy sami. Z tym miejscem coś jest nie tak. Jeśli nie zdołam opuścić tej wyspy, być może ktoś kiedyś to znajdzie. Wróćmy się jeszcze tam w moment. Sio! Sio. Dominika Sio. Kolejna kapliczka. Komu oni oddają cześć? Udało się, Laro? Spróbujemy? Do dzieła, doktorze. Na twój znak. Panie. Ta kobieca postać na bramie. Biorąc pod uwagę wiek symboli, to może być Słoneczna Królowa. Chemiko? Czy nie nasłuchał się pan zbyt wielu opowieści sam? Cóż, nie ma wątpliwości, że Chemiko posiadała pewną moc. Niektórzy twierdzą, że wręcz szamańską. Moc żywiołów. Kiedy kobieta włada taką mocą, prędzej czy później ktoś nazwie ją czarownicą. Nie powinniśmy wykluczać żadnej możliwości, nawet z pozoru irracjonalnej. Wciąż mało wiemy o naszym świecie. Brzmi pan jak mój ojciec. To może być niesamowita historia, Laru. Nie, jeśli nikt jej nie opowie. Idziemy. Niesamowite.
To jest Himiko. Ale spójrz. Misa, świece. Dlaczego ktoś cały czas oddaje jej cześć? Ta wyspa musiała kiedyś należeć do Yamatai. Miałaś rację, Laro. Zaginione królestwo. To jak znaleźć Atlantydę. Tylko, że realny, doktorze, to nie jest żadna mityczna kraina. Wiem. Stoimy na kopalni złota. Chodźcie, szybko. Wasi przyjaciele są ranni. Tak, pewnie z ich powodu. Cofnij się. Nie możemy im ufać. A pan pistolet? Nie chcę żadnych kłopotów. Nie. Pójdziemy. Nie. Ale nalegam, byście zabrali nas do twojego przywódcy. Co pan robi? Bądź cicho. Nie! Zajmę się tym. Nie! Nie, proszę, proszę! Zostaw! Nie walcz z nimi, Laro. Rób co każą. Daj mnie pistolet. Иди. Иди, да. Пошла. Кем вы jesteście? Чего вы хотите? Тихо! Лара, чтобы послухать, мочи! Не рубьте им, шепни, прошу! Я сказал, а ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Пусти ее! Лара, уцекай! Нет! Окружите! Окружите! Только попробуй рыбить. Отчите их! Ale złożone. Tylko cicho! Zrobi się! Tam! Dwa razy się wychyliłem. Zrobi się! Jeśli oni nie zachodzą, to cicho. Wali wszystkich. Macie coś? Nie mogę iść dalej. Uciekła. Szukaj dalej. Boże. Większość trzeba będzie zabić. Dobra. Dobra, idziemy. Lecimy. Widzisz coś? Nic. Tutaj dziuso! Mamy ją! Nie. I to szlak trafi. Nie liczyłem na początku. Ej, dziewczyna zniknęła! Wypatrujcie jej! Dobra! Widzisz coś? Musimy schować. Tutaj czysto! Idziemy pod górę! Co? Думаешь, спрячешься, кукла? От меня не уйдешь! Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех знаю. Она тоже была порадочной стервой. Ну дай, 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 дай. O,
broni dostał. O Boże! Dobra, biegniemy dalej. Mam następnego! Przyszła ta! Jeszcze jest! Nie wiem! Wspomnę! Wybacz! Nie masz na to oczy! Cholera! Na broń! Niech tak nie wyspokoją! Znalazłeś coś? Jeszcze nie. Zobaczmy, co on tam ma. Portfel, rozładowany telefon. Nic nowego. Co teraz? Znowu jakiś tankowiec? Nie. Wygląda na jakiś okręt badawczy. No to wpadnie nam coś ciekawego. Co do diabła? Co tam się dzieje? Laro, jesteś tam? Tak. Widzę dym unoszący się nad ruinami. Nic ci nie jest? O Boże, Rod, mam kłopoty. Oni wszystkich zabijają. Co? Kto? Ludzie. Nie wiem dlaczego. Musiałam kilku zabić. Nie miałam wyboru. To na pewno nie było łatwe. To straszne, ale właśnie było. Rod, musisz ostrzec innych. Teraz się o nich nie martw. Po prostu zrób wszystko, co w twojej mocy, żeby się do mnie dostać, Laro. Spróbuję. Ha, to jakiś pojemnik. Kto to zostawił? Jakiś człowiek. Pana. Koszmarami jest tak, że prędzej czy później można się obudzić, ale w tym miejscu nie ma przebudzenia. Co oznacza, że naprawdę tu jestem. Naprawdę robię tu wszystkie rzeczy. Nie, nie myśl o tym, Laro. Nie teraz. To w niczym nie pomoże. Nie wiem, co się stało z resztą załogi. Mam nadzieję, że wszystko z nimi w porządku. Musi być. Musi być.
Nie wiem, co się tutaj do cholery dzieje, ale najważniejsze jest, by Rod znalazł sposób, żeby zabrać nas wszystkich do domu. No dobra, w tym miejscu na razie skończymy. Do zobaczenia później.